Program samorządowy starostwa. Gościmy u pana starosty. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie starosto, patrzy pan akurat w tej chwili za okno. Widzi pan, co się dzieje. Co się będzie działo na drogach powiatowych? Właśnie zastanawiam się, bo akurat na najbliższym posiedzeniu zarządu mamy informację dyrektora powiatowego zarządu dróg, jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie. My zresztą już od półtora miesiąca analizujemy to, co jest związane z ogłaszanymi procedurami przetargowymi. Nie ukrywam, że mamy wszystkie drogi powiatowe, a ich jest ponad 500 km podzielone, no ile pamiętam, na 13 rejonów. Jeszcze dwa tygodnie temu na niektóre rejony w ogóle nie zostały złożone oferty, więc przetarg został ponownie ogłoszony. W tej chwili w czwartek będzie informacja, jeżeli chodzi o faktycznie te powtórzone procedury przetargowe. I z tego co wiem, na jeden rejon w ogóle nie wpłynęła oferta. Natomiast te koszty są o wiele większe, więc już tak głowę mi trochę to zawraca, że trzeba będzie zwiększyć środki finansowe na to, co jest związane z zimowym utrzymaniem. I nie przez to, że zima jeszcze jej nie ma, tylko przez to, że oferenci po prostu nie składają oferty to raz. Że jeżeli zimy nie ma, to muszą zachować gotowość, a później nie mają możliwości jakby zarobienia na tym i często jest tak, że my musimy płacić za gotowość akurat. No, jeżeli chodzi o miasto Szczecinek, to tutaj o ile pamiętam, ta oferta mimo zmiany ulic jest o ponad chyba 60 tysięcy droższa niż myśmy sobie przewidzieli środki finansowe na ten cel. W budżecie przyszłego roku przewidzieliśmy też dosyć duże środki finansowe na zakup sprzętu takiego dla powiatowego zarządu dróg, w którym chcielibyśmy, aby część tego i zimowego, i letniego utrzymania wykonywać w własnym zakresie, bo jak obserwujemy, tych ofert jest coraz mniej i podmioty po prostu niekoniecznie składają swoje oferty, więc myślę, że ten śnieg zginie i to trochę nam odciąży szczególnie tego ciężaru finansowego. Oby jak najszybciej zginął, bo to nie są dobre wiadomości dla kierowców, szczególnie dla tych, co nie zmienili jeszcze opon. No to prawda, zawsze jak tak popada, to za chwilę zaraz będziemy mieli larum, dlatego że dzieci dowożone są do szkoły, że te drogi powiatowe, one po pierwsze są wąskie, po drugie no jednak to utrzymanie nawet zimu, to zimowe jest w czwartym stopniu standardu. Jeżeli oczywiście ktoś jedzie drogą krajową, czy 11, czy 20, czy 25, ona z racji jej standardu ma być utrzymana w czarnej nawierzchni, jeżeli nasza nawierzchnia zjeżdża, ktoś powiedzmy z 20 do Krągów, jedzie czarną drogą, a za chwilę ma białą do Obornego Sulinowa. No to jest larum, proszę bardzo, ci potrafią, a ci nie potrafią utrzymać, ale tam są 10-krotnie większe środki finansowe na zimowe utrzymanie niż my przewidujemy. Tam jest pierwsza kategoria zimowego utrzymania, u nas czwarta kategoria zimowego utrzymania. No ale kierowca uważa, że to powinno być tak samo i zawsze tutaj to jest ten nasz niepokój, jeżeli chodzi o to, co jest związane z wydatkami na zimowe utrzymanie. Może więc warto edukować kierowców, jak powinny wyglądać drogi w zimie? Wie pan co, ja tak się zastanawiam, że po prostu to już przechodzi taki do czegoś normalnego, że zakładamy zimowe opony, tak? Że jednak a część jeszcze takich, szczególnie takich kierowców, może być weekendowych, to mówi, a przejadę się tylko do sklepu, czy jeszcze gdzieś, czy do kościoła, czy może z wioski do miasta na zakupy i nawet jeżeli pan i ja wymienimy zimowe opony, tak? A ten właśnie drugi kierowca nie wymieni, no to wtedy zdarzenie może mieć miejsce również dla nas takie niekorzystne. Ta edukacja na pewno jest potrzebna, tylko że ta edukacja musi być poprzez to, że ja sam siebie chronię w ten sposób, tak? Nie tylko siebie, ale również innych w tego typu zdarzeniach. Myślę, że te nowe przepisy, które zakładają, że jeżeli nawet, nie wiem, za szybko jeżdżę, czy mam jakieś zdarzenia, to mi podwyższa się opłata z tytułu ubezpieczenia pojazdu, one mogą w sumie wpłynąć na to, że będziemy bardziej przestrzegać tego, co jest i z przepisami, ale i też tym, co dotyczy pewnego standardu funkcjonowania pojazdu i tego, co powinno, co on wymaga, tak? Czyli lato to odpowiednie utrzymanie, a zima to odpowiednie utrzymanie, bo wyobraźmy sobie, że my dzisiaj żyjemy w takim miejscu, gdzie nie mamy problemu komunikacyjnego, jeżeli chodzi o poruszanie się po górach. No a teraz wyobraźmy sobie Zakopane czy tam inne
rejony naszego kraju, gdzie tam, żeby wjechać na jakieś posiadłości, to trzeba łańcuchy zakładać albo jeszcze coś innego. Pewnie my byśmy nie umieli w tamtym rejonie jeździć, bo jesteśmy dosyć wygodni, a to wcale nie znaczy, że nie powinniśmy się tego właściwie przygotować. No ale właśnie, do wszystkiego się można przygotować. Panie starosto, powiedział pan tu bardzo ważną rzecz, że należy chronić siebie i innych. I teraz mamy taką sytuację zdrowotną. Mam tu na myśli COVID. Należy chronić siebie i chronić innych. Czyli co? Szczepić się. Jak za każdym razem, kiedy się spotykamy, to ja w naszej tu wypowiedzi apeluję o to, żeby się szczepić. Tak? Jeżeli nawet, powtarzam to jeszcze raz powtórzę, jeżeli młody człowiek uważa, że on dzisiaj jest tak sprawny, że może góry przenosić i to COVID jego nie dotyczy, no to musi pomyśleć, że ma rodziców, którzy są już trochę starsi, ich odporność jest mniejsza. Tak? Ma, daj Panie Boże, dziadków, których odporność jest jeszcze mniejsza. Jeżeli już człowieku nie myślisz o sobie, to pomyśl o swoich rodzicach i o swoich dziadkach, o swoich sąsiadach, o osobach starszych, którzy mają właśnie tą inną odporność i nawet jak ty będziesz spokojnie przechodził i dobrze przechodził COVID, to poprzez kontakt z tobą, a nie taki bezpośredni, dotkniesz klamki, on też dotknie klamki, może się okazać, że ten wirus zostanie przeniesiony i wtedy się okaże, że poprzez właśnie takie myślenie tylko o sobie ma wpływ na to, że ktoś inny przechodził będzie tą chorobę, będzie przechodził bardzo ciężko chorobę, no a może i się zdarzyć tak, że nie jest w stanie jej przejść i odejdzie, więc zachęcam, apeluję i proszę o to, żeby się szczepić. To jest, jak widać, jedyny możliwość albo przechodzenia łatwiej tej choroby, albo te wręcz no, tego, że nie będzie ona nas dotyczyć. Ja dzisiaj obserwuję w naszych szkołach, mamy 3324 uczniów razem ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym, że nie ma dnia w zasadzie, kiedy nie mam sygnału od dyrektora szkoły z wnioskiem o zamknięcie jednej klasy, drugiej klasy, trzeciej klasy i kierowaniem uczniów na zdalną naukę. No przez to, że młodzi ludzie zaczynają chorować. Coraz bardziej młodzi zaczynają chorować, a gdyby się zaszczepili, to wyszczepienie w środowisku tym młodych ludzi jest mniejsze niż w środowisku osób starszych czy osób dorosłych. To wtedy być może tych przypadków byłoby o wiele mniej. I apel, prośba, no to jest jedyna, jak widać, nie tylko u nas, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, metoda do tego, żeby ograniczyć ilość zachorowań. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te wszystkie zmutowane już przypadki, no to kończy się delta, ale widzimy, co się za chwilę dzieje z tym wirusem, który z Afryki przyjdzie. I on, z tego co słychać, z tego co się mówi, co mówią eksperci, jest jeszcze jakby gorszy od delty, a zatem jeżeli się nie zaszczepimy, to mamy no, możliwość albo przypadek może być taki, że jeszcze bardziej będziemy na to chorować. Zachęcam wszystkich do odnawiania tej trzeciej próby. Sam zresztą czekam, bo 6 grudnia mija czas tych 6 miesięcy i na pewno już jestem zgłoszony do mojego lekarza rodzinnego, ale to jest tylko i wyłącznie metoda, żebyśmy ograniczyli to, co jest związane z ilością tych przypadków, bo nawet jeżeli w Szczecinku uruchomiliśmy wiele tych łóżek, to za chwilę możemy być niewydolni. No właśnie, mówimy o łóżkach. Płynnie przechodzimy z tematu do tematu. No właśnie w szpitalu zaczyna się dziać źle z tego powodu, że po pierwsze internat praktycznie została wyłączona, pediatria praktycznie wyłączona, no więc to się wszystko kurczy i to wszystko przez to, że rośnie liczba chorych. Po kolei. Jeżeli chodzi o internet, oczywiście tak. Przypomnę, myśmy musieli niestety zamknąć całą internę na wniosek pana wojewody, bo też jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że rzeczywiście możemy być krytykowani, a zamknęli internet, a zrobili COVID, tak? Ale przecież jesteśmy w określonym schemacie, określonej strukturze, określonej części naszego tutaj rejonu, czyli województwa zachodniopomorskiego. To, co jest związane z zabezpieczeniem tej sytuacji kryzysowej, niewątpliwie to jest sytuacja kryzysowa,
zależy od właśnie pana wojewody. I my w sumie, ktoś mówi, albo starosta się zgodził, żeby zamknąć internę, uruchomić COVID, albo starosta się zgodził, żeby zamknąć oddział dziecięcy, uruchomić COVID. Ale proszę państwa, no jeżeli w tej strukturze funkcjonujemy, to starosta nie może tak sobie być nie, bo nie. Tak? No, na tym polega też obowiązkowość i pewna demokracja, które dostosowujemy się do sytuacji, które ma miejsce ze względu na dobro całej społeczności akurat. W związku z tym oczywiście ja na początku wyrażałem opinię, że chcielibyśmy, żeby jednak interna w części funkcjonowała. Jak się okazało, uruchomiliśmy najpierw 6 łóżek, a później się okazało, że natychmiast musimy uruchomić 28. Myśmy uruchomili 28, okazało się, że to jest za mało, więc zmieniliśmy ZOL, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, i 14 następnych uruchomiliśmy. Uruchomiliśmy 5 łóżek wentylowanych, czyli pod respiratory. Się okazało, że za mało. Jeszcze uruchomiliśmy 3 łóżka na OIOM-ie, też pod respiratory. Dzisiaj sytuacja jest taka, że tak jak powiedziałem, mamy 28 łóżek internistycznych, tych covidowskich, 14 po ZOL-u, czyli to jest 42. Mamy 5 łóżek tych wentylowanych pod respiratory na internie, tej byłej internie, i 3 łóżka na OIOM-ie, więc to jest to, co dzisiaj mamy. I oczywiście jest decyzja pana wojewody, jeżeli chodzi o oddział dziecięcy, za chwilę o tym powiem, ale z tych łóżek, o których wspomniałem, cały oddział internistyczny zajęty, czyli 28 łóżek, 5 wentylowanych zajętych również, 3 łóżka na OIOM-ie pod respiratory, 3 łóżka na OIOM-ie pod respiratory zajęte, te 14 łóżek, które mamy na ZOL-u, w tej chwili jest wolne, jeszcze wolne, ale już według wiedzy na dzień dzisiejszy 4 czy 5 osób leży z podejrzeniem na SOR-ze, jeżeli chodzi o właśnie COVID-19. Więc tak na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda. Jeżeli chodzi o oddział dziecięcy, to tutaj jest decyzja pana wojewody, że oddział pediatryczny powinien cały być covidowski. No i właściwie oczywiście ta decyzja jest i my ją musimy spróbować wprowadzić. Mamy problem ogromny z lekarzami, tak? Dlatego, że jeżeli chodzi o taki zwykły oddział, no to siłą rzeczy tam każdy lekarz może po prostu pracować. Jeżeli chodzi o oddział dziecięcy covidowski, to musi być lekarz pediatra. I tu jest problem. Pani prezes Aneta Bibik-Mularczyk przedwczoraj rozmawiała z panem wojewodą, zgłosiła ten problem i do pana wojewody, i do konsultanta wojewódzkiego. Ja sam osobiście z kilkoma lekarzami, pediatrami na terenie Szczecinka rozmawiałem z propozycją, żeby nie chcieli objąć dyżurów, i pani prezes również poszukiwała takich osób. Niestety ci specjaliści, o nich jest niedużo, więc oni mają tak napięte swoje grafiki, jeszcze gdzieś w różnych miejscach funkcjonują, że od każdej z osób uzyskałem odpowiedź, nie, niestety, przepraszam, nie mogę. Więc dzisiaj oddział covidowski dziecięcy mamy zawieszony. Czekamy, albo pan wojewoda poprzez swojego konsultanta i swoje nakazowe działania skieruje do nas przynajmniej 2 pediatrów, no albo odwoła swoją decyzję, bo nie jesteśmy dzisiaj wypełnić tej decyzji, albo my wręcz odwołamy się od tej decyzji, więc nie chcielibyśmy tego robić, i to jest sytuacja bardzo trudna w tej chwili. Oddział ginekologiczno-położniczy i neonatologiczny normalnie funkcjonuje. Tutaj jak na razie nie ma jakichkolwiek niepokojów, szczególnie pań, które za chwilę albo mają rodzić, albo za tydzień, 2 tygodnie mają swój termin, więc nie ma takich obaw co do pewnych zmian dotyczących szczególnie neonatologii, bo my zamierzaliśmy na neonatologii otworzyć na przykład 5 łóżek czy 6 dziecięcych pediatrycznych po to, żeby takie drobne przypadki nie były wywożone do Koszalina. Niestety ze względów takich logistycznych, według oceny tam tej sanitarnej, nie można było tego zrobić, więc na pewno ta neonatologia i ginekologia, położnictwo będzie funkcjonować. Wejdziemy teraz jeszcze w remont, więc jeszcze będzie trochę bardziej skomplikowane. Myśmy niedawno z panią prezes i z panem doktorem Żyłką spotkali się w sprawie jakby pewnych koordynacji, jak to może wyglądać, jeżeli chodzi również o ten remont, i mamy jakby ustalony taki schemat postępowania w zakresie również remontu. Pewne działania z tego bloku porodowego zostaną przeniesione na inne sale, więc to jest oczywiście za uzgodnieniem, akceptacją i sugestią pana ordynatora doktora Żyłki, więc ufam, że tutaj te wszystkie zmiany
pozwolą na to, że to funkcjonowanie będzie. No czy utrudnienia będą? Tak, oczywiście tutaj taka jest sytuacja, że te utrudnienia będą, ale mówiąc tak ogólnie o tym, co dotyczy szczególnie tego COVID-u, to gdybyśmy dzisiaj pojechali przed szczecinecki szpital, to tam jest duża kolejka, tak, osób, które czekają za wymazem, osób, które czekają za szczepieniem, czyli jakiś tam ci ludzie potrzeby mają, albo to wynika z obaw, albo z konieczności, albo z tego, że gdzieś wyjeżdżają i muszą to zrobić, więc różne sytuacje tymi różnymi osobami kierują. Ja chciałbym, żeby kierowały nimi właśnie te obawy o najbliższych i o własne również zdrowie. I o zdrowie, jeżeli mamy rodzinę i małe dzieci, to o dzieci, dlatego że widzimy, że dzisiaj również duża ilość przypadków to są choroby dzieci akurat i tego też powinniśmy się obawiać. No właśnie, bo szczepienie dzieci w dalszym ciągu jest jakoś zawieszone, można powiedzieć. No to prawda, ale to wynika z takich niezależnych spraw ani od pana, ani ode mnie, albo ani od naszych struktur, które tutaj na poziomie powiatu czy szpitala są. To są decyzje wynikające z polityki rządu, czy rozważań tak, czy nie, za i przeciw. To są te zespoły eksperckie, to są te grupy lekarzy, wybitnych lekarzy, epidemiologów, czy lekarzy chorób zakaźnych, którzy dywagują nad tym. Ale też to są obawy osób, które patrzą na to dosyć sceptycznie, tak? Bo tych antyszczepionkowców jest jednak sporo, a myślę, że szczególnie tutaj, jeżeli chodzi, ja przynajmniej słyszałem, jak rozmawiałem z jakąś osobą co do szczepień, więc tam była takie obawy, jeżeli młoda dziewczyna później staje się kobietą dorosłą i obawia się, a czy szczepienie nie będzie miało wpływu na jej późniejsze macierzyństwo, czy jeszcze coś innego i pewnie w takich kategoriach również na poziomie centralnym akurat się na to się patrzy. Patrzy się też, czy są przypadki, no bo w zeszłym roku byliśmy w innej sytuacji, kiedy tych szczepień było mniej. Dzisiaj mamy jednak ponad 20 milionów Polaków wyszczepionych i też na bazie tych informacji możemy już wysnuwać jakieś wnioski, między innymi też o tego typu zagrożeniach dla powiedzmy tych, którzy jednak nie chcą się szczepić. Panie Sarowcu, jeszcze takie pytanie z tym związane, obostrzenia nowe obowiązują od 1 grudnia. Jak je egzekwować? Ja uśmiecha się pan, ja też. Ja wczoraj słuchałem tego, dosyć staram się jakby być na bieżąco w tych wszystkich informacjach, które później w jakiś sposób mniejszy czy większy akurat jako starosta powinien wprowadzić w życie lub jako powiedzmy przedstawiciel właściciela szpitala i przyznam, że to co powiedział pan minister, ja przyjmuję do wiadomości, tylko uczciwie i szczerze powiem, ja nie mam narzędzi do tego, tak? Właściwie można powiedzieć, niby są narzędzia, tylko wie pan, to jest też tak, że my sami musimy być tutaj obowiązkowi, tak? To jest takie pytanie. Samodyscyplina. No więc właśnie samodyscyplina, że idę do sklepu tam dużego, to wchodzę, mam w każdym, przepraszam, spodniach różnych takich gdzieś pełno różnych maseczek, tak? Wchodzę i jakby zakładam maseczkę, tak? Ale widzę często przypadki, że ktoś nie ma maseczki. Ja niedawno komuś zwróciłem uwagę, to obawiałem się, czy zaraz w lampę nie dostanę, przepraszam za wyrażenie akurat co do tego, ale tak niestety do tego podchodzimy. Gdybyśmy byli tacy obowiązkowi, to byłoby tego mniej, tak? Byłoby pytanie, czy ma pan paszport covidowski? Ja tak, proszę bardzo, w komórce ciach pokazuję. Byłoby nam łatwiej żyć w tym wszystkim. Ja dzisiaj nawet zastanawiam się, czy ja mógłbym wprowadzić w starostwie, że do urzędu starostwa wchodzi ktoś, kto albo ma paszport i sprawdzam. Pewnie by się to nie sprawdziło, bo po pierwsze to by ograniczenie wolności było, tak? Drugi by jeszcze kulturalny powiedziałby, a drugi by pewnie w odpowiedni sposób się to skomentował, utrudnianie wykonania czynności, a trzeci robiłby na złość, a czwarty powiedziałby, że tu ten starosta to nie wie, co wymyśla i co robi. Ale przecież jeżeli byśmy chcieli właściwie zastosować te zalecenia, które są wskazówką przez wczoraj ogłoszoną przez pana ministra, to byłoby nam łatwiej żyć, gdybyśmy mogli to zrobić. Tylko, że nie wyobrażam sobie, i to pan mnie bezpośrednio pyta, więc nie wyobrażam sobie, jak to można wprowadzić i jak to można egzekwować i jak postępować, kiedy to nie byłoby wyegzekwowane.
No właśnie. I to jest ten dylemat. Zostawmy już COVID, przejdźmy do innych tematów, mianowicie Centrum Zdrowia Psychicznego. Poprzednio, jak rozmawialiśmy, padł termin 30 listopada, ale okazało się, że to termin fałszywy. Tak, ja się pomyliłem, przepraszam, tutaj jakby prostuję to, bo wczoraj sprawdziłem sobie umowę podpisaną z wykonawcą. Zakończenie zadania jest 20 grudzień akurat. Tak. Czyli przed świętami. Mała poprawka przed świętami. Ale też uczciwie powiem, ja dzisiaj zwizytowałem tam inwestycje i uczciwie powiem, że no ona jest w takim miejscu, że ten termin jest nierealny, tak? Rozmawialiśmy, bo był inspektor nadzoru, projektant, kierownik budowy. Dzisiaj to mamy sytuację, że wielu wykonawców zgłasza taki problem, że po pierwsze ze względu na COVID, ze względu na problemy dostawcze, na różnego rodzaju wydłużanie terminów, wnosi o zmianę terminu realizacji zadania. Też o tym dzisiaj rozmawialiśmy i widzę, że absolutnie tutaj coś takiego będzie miało miejsce według tych informacji, których mi przekazał ci kierownik budowy. Realny termin zakończenia to będzie gdzieś koniec pierwszego kwartału, czyli marzec. Ale też może to i dobrze, tak? Dlatego, że mam przed sobą dokumenty, które dzisiaj składamy do Ministerstwa Zdrowia, jeżeli chodzi o nasz program pilotażowy na Centrum Zdrowia Psychicznego i według tych dokumentów Centrum Zdrowia Psychicznego zacznie funkcjonować od 1 lipca 2022 roku. Dzisiaj byłem umówiony w powiecie białogardzkim, ponieważ razem realizujemy to przedsięwzięcie, czyli oni przystępują do naszego tutaj projektu. Będziemy świadczeniodawcą dla mieszkańców powiatu białogardzkiego, ale ze względu na taką, a nie inną aurę odwaliliśmy spotkanie, czekam na przesunięcie. Natomiast biorąc pod uwagę to, co jest związane z tym trzecią epidemią, czwartą, zakładam, że pewnie niestety my będziemy musieli żyć z tym koronawirusem takim czy innym, mniej mutującym, czy bardziej jeszcze będzie i piąta, i szósta, i może ósma, to doszedłem do wniosku, czy nie warto w tej chwili zrobić coś takiego, że na bazie tego procesu i tego miejsca właśnie uzgodniłem, że całe pierwsze piętro, czyli 30, tam jest 3 łóżka, chcemy zrobić instalację tlenową. Poleciłem już projektantowi, aby... Wszelki wypadek na koniec. O, więc właśnie. Poleciłem projektantowi, żeby takie coś mi przygotował, łącznie z projektem, kosztorysem, że tam mieliśmy tylko 6 łóżek podłączonych pod tlen i butle tlenowe. Chcemy zrobić tak, że będzie cała instalacja pod te 30 plus 6, 36 łóżek, pod zbiornik tlenowy. I byłaby to taka korzyść, że byłby to jest to tytuł do przesunięcia terminu realizacji zadania to raz, ale bardziej myślę o przyszłości, jeżeli byśmy to zrobili i załóżmy, że będą potrzeby jeszcze tych łóżek covidowskich, to wtedy spokojnie możemy na bazie tego zrobić, a tam będziemy mieli i dzienny oddział i oddział całodobowy, więc dzienny będzie zapewniał te potrzeby psychiatryczne, gdyby trzeba było nawet zrobić z niego całodobowy, a wtedy jakbyśmy mieli te 36 łóżek i byłaby taka potrzeba, to ja nie muszę zamykać tej interny, tylko uruchamiam oddział covidowski, a jednocześnie nasi mieszkańcy mają dostęp do procedur internistycznych i zabezpieczamy te osoby, które nie chorują na COVID. Wydaje mi się, że warto takie coś przyjąć i nawet wydłużając ten termin realizacji mieć taką alternatywę dla właśnie zabezpieczenia w przyszłości tego, co może nas czekać również z COVID-em, bo proszę zwrócić uwagę, w zeszłym roku mieliśmy też 40 kilka łóżek, później cofnęliśmy się, nie było już COVID-u, za chwilę mamy znowu, więc to może być takie powtarzalność i nauczeni tego typu przypadkami powinniśmy to przewidzieć i zwiększyć jakby możliwość co do dostępności, stąd właśnie taka propozycja. Poleciłem też, aby do 15 grudnia te wszystkie rzeczy mi przygotować, kosztowe, projektowe i spotkam się z wykonawcą i coś takiego będę chciał prowadzić za akceptacją zarządu powiatu. W czwartek będę to referował na zarządzie powiatu, bo wtedy wydaje się, że będziemy też mądrzejsi, czyli Polak mądry po szkodzie, a nie przed szkodą. Chyba to byłoby dobre rozwiązanie. Tak się wydaje, że to byłoby chyba najlepsze, najrozsądniejsze w tej sytuacji, bo jednak te łóżka psychiatryczne zawsze można zamienić na covidowe. Bez szkody dla innych. To prawda. Był to program samorządowy. Gościliśmy u pana starosty. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.